Proszę przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pana Ireneusza Drozdowskiego. Panie ministrze, pani poseł, panowie posłowie, panie marszałku, szanowni państwo. Występuję w drugiej roli. Proszę państwa, w Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest kapituła medalu zasłużony dla Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mam przyjemność być sekretarzem tej kapituły. I w tej chwili chciałem poprosić pana prezesa zarządu, pana Lecha Chodkowskiego oraz przewodniczącego kapituły Sławomira Dorabialskiego o przejście na tutaj naszą scenę, po to, żeby wręczyć medal zasłużony dla Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ten medal przyznaliśmy w tej edycji pani prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Właścicieli Nieruchomości, prezes Izby Gospodarki Nieruchomościami, pani Aleksandrze Kurzyk, którą zapraszamy na scenę. Proszę również pana Michała Staszewskiego, prezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, na scenę. Medal został również przyznany proboszczowi parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatyńskiej, księdzu kanonikowi Stanisławowi Górskiemu, którego zapraszamy. Na scenę poprosimy również redaktora Jana Nycka, który również został uhonorowany medalem zasłużony dla Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poproszę o wręczenie medalu. Zawsze jesteś z nami, w końcu zawsze dalej. Zawsze.